Cześć mordeczki, z tej strony Przeziębiony Kaluch, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Pogromców Mitów. Wybaczcie za gafę z poprzedniego odcinka, gdzie prawie każdy mit był obalony, troszkę tego nie ogarnąłem. Dzisiaj mam nadzieję, że wszystko już wróciło do normy. Jeśli odcinek wam się spodoba, wiecie co robić. W dzisiejszym odcinku bardzo dużo mitów o policjantach, ale nie bez powodu, ponieważ pracuję chyba nad najambitniejszym projektem na moim kanale, czyli serialem GTA o policjantach. Chyba za dużo powiedziałem. Moi drodzy, już niebawem mam nadzieję ujrzycie go na kanale i mam nadzieję, że to będzie jeden wielki bang. Oczywiście serial z GTA, z edytora, także co, więcej szczegółów na razie nie zdradzam. Jeśli chcecie więcej, to śledźcie social media. A co, teraz zapraszam was serdecznie na oglądanie dzisiejszego odcinka, a ja idę spać, bo się tak źle czuję, że szok. Witam was, zakatarzony Kaluch, wybaczcie, pewnie mój głos będzie was troszkę irytował, jestem lekko zakatarzony. Zaczynamy tym, czym mieliśmy zacząć w poprzednim odcinku, czyli zobaczyć reakcję Michaela na kradzież własnego osobistego pojazdu. Jak widzicie, reakcja jest identyczna. Jeszcze przetestujmy to tak, oczywiście wyrzuci nas z samochodu, reakcja jest zupełnie taka sama jak reakcja Trevora. Oczywiście przerzućmy się szybko jeszcze i zobaczmy to jeszcze raz w sumie. Także w kolejnym odcinku zobaczycie reakcję Franklina na kradzież własnego osobistego pojazdu. Natomiast tak jak mówię, no teraz wygląda to w ten sposób, że wygląda to dokładnie tak samo jak przy Trevorze. Jestem ciekaw, czy Michael teraz dowie się w jakiś dziwny sposób, czy że jego samochód został po prostu zdetonowany, nie wiem. Dostaniemy jakiegoś SMS-a. Nic a nic. Chop nie umie pływać. Trzeba oczywiście zabrać Chopa na spacer, jeśli chcemy to przetestować. Jak ja mam to zrobić? Mam sobie piłeczkę, czy jakoś będę to mógł zaakceptować? Bo kurczę, zawsze tego nie pamiętam. Dobra, chyba się udało. Chop biegnie, biegnie. Dobra, teraz trzeba oczywiście będzie się przetransportować do wody w jakiś dziwny sposób. Tego co wiem, tutaj jest zbiornik troszeczkę powyżej domu Franklina, więc to będzie dobre miejsce na to, żeby po prostu zatopić nasz samochód. Okej, jak widzicie, Chop sobie tutaj obok nas siedzi. Zobaczmy jak zareaguje. Chop zginął, niedługo pojawi się w kryjówce Franklina. Czyli Chop nie potrafi pływać, zdecydowanie nie. Jestem ciekaw, czy jest tutaj w tym samochodzie. Nie, Chopa nie ma, on zniknął, po prostu się rozpłynął. Nawet na dnie tutaj też go nigdzie nie zobaczymy. O, rybka. A nie, leży, zobaczcie, leży tutaj Chop. Niestety w GTA psy umierają. To jest mit, że każdy pies potrafi pływać. Tutaj każdy pies niestety umiera, tak jak i Franklin. Na tablicy koło kościoła w Northampton jest ogłoszenie, że ktoś zgubił kota. O, a co my tutaj mamy? Mamy samochód, nowiutki samochód Michaela, więc jak widzicie, to jest magia GTA. Okej, przenieśmy się w takim razie do Northampton. Okej, szybki teleport i teraz tylko trzeba dojechać do kościoła. Yes. Po małych problemach technicznych dotarliśmy i mamy kościół i tutaj gdzieś ma być ogłoszenie. Tu jest tablica ogłoszeń. Są msze, o których godzinach są. A tutaj mamy jakieś informacje. Lost cat, no i proszę, growler. Okej, z uszkodzoną nogą, ale mamy jakiś numer. Czyli możemy potwierdzić tego mita, bo to dokładnie tutaj istnieje. Natomiast ja bym chciał zobaczyć, czy mogę zadzwonić sobie na ten numer tutaj podany. Okej, w takim razie sprawdźmy szybko ten numer. 555-0-168. Jestem ciekaw, czy w ogóle do kogoś się dozwonił. O, jest sygnał! Wow. To grubo. Czy coś się wydarzy? Halo? Czy wy widzieliście, co tam było napisane? Przestańcie robić sobie ze mnie telefoniczne żarty. Czyli to ogłoszenie może być jakimś jednym wielkim fejkiem. Odebrał dorosły gość, więc możliwe, że jakieś dzieci kiedyś za młodu tutaj zostawiły to ogłoszenie i on już teraz wydoroślał. Nie wiem, co ja za teorię w tym momencie stworzyłem, ale dosyć ciekawa sprawa, moi drodzy, także co, lecimy dalej. A co z tym mitem, to już dokładnie wiecie. Można umyć kabriolet na myjni. W takim razie sprawdźmy i zobaczmy. O, tutaj mamy jakiś kabrio. Oczywiście wyłączmy sobie dach i wjedźmy na myjnię szybko. Tylko trzeba oczywiście wcześniej troszeczkę ubrudzić nasz samochód, żeby nadawał się do mycia. A wy najlepiej wiecie, jak można to zrobić, ja w sumie również. W ten sposób, o, nasz samochód jest totalnie brudny. I nasza myjnia jest tutaj, pięknie. I co teraz? Naciśnij, aby skorzystać z myjni, czyli... Czyli chyba pykło. Chyba pykło z tego co widzę. A zobaczcie jaki spryciarz z Trevora sobie zasunął dach. Tylko zastanawiam się jedna rzecz, kurczę, bo w sumie w GTA też są takie typowe pojazdy bez dachu. Może tutaj jest haczyk i takie z zasuwanym dachem to jeszcze mogą tutaj przejść przez tą myjnię. Natomiast
samochody, które nie mają dachu. O, właśnie o ten samochód mi chodzi, Ruston. Zobaczcie, on zupełnie nie ma dachu i nie możemy w ogóle założyć jakoś jego dachu po prostu tutaj. Więc szybko sobie ubrudzimy nasz samochód. Okej, jest lekko, jak widzicie, już brudny, więc zobaczmy, czy teraz się to uda. Myjnia nie obsłuży tego pojazdu, no proszę. Czyli, moi drodzy, wniosek nasuwa się sam, kurczę. Ale dobrze, że sprawdziłem to tym samochodem, bo jeszcze moglibyśmy dodać jakiś błędny wniosek. Wow, co za stunt tu wyszedł przy okazji. Zadzwonienie po policję na Grove Street spowoduje strzelaninę. Dobra, jestem na Grove Street, szybka akcja, w takim razie 911, halo. Dobra, jaki rodzaj pomocy potrzebny? Oczywiście, że policja, tylko aha, tu w telefonie wybieram policję. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, kurczę, w sumie, czy wrogo nastawieni są tutaj mieszkańcy i czy jakoś zareagują albo łykną baita, no zobaczymy. W każdym razie poczekajmy, nie wiem, skitrajmy się nawet gdzieś tutaj. Słuchajcie, policja już jedzie. Policja już, kurczę, tutaj jedzie do nas. Skanowanie pamięci? Co to za skanowanie pamięci? A, stary telefon Trevora tak działa, okej. Podjechała policja i... Mieszkańcy tutaj i w ogóle gangsterzy wyglądają na dosyć spokojnych. Nie no, policja zawraca, zobaczcie. Chociaż... Pojechali! No nieźle. Wow, wow. O ty frajerze. Wow, zobaczcie na minimapce, co się tutaj podziało najlepszego. Wszyscy się teraz zbejtowali. No zagryzł mnie duch Chopa, chyba. Gdy podjedziesz pod radiowóz stojący na przykład przy autostradzie i zaczniesz palić gumę, po pewnym czasie policja zacznie cię gonić. Ja, takiego samochodu do dawna w GTA fajnego nie widziałem. Co to za mistrzostwo świata? Okej, jedzie tu jakaś policja. Nie wiem, czy... Nie, w ten sposób jak ją zatrzymam, to na pewno będę miał wanted, ale mogę jechać obok niej. Na przykład zrobić to tutaj. Zobaczmy. Okej. Ona ma napęd jeszcze naprzód, co za kozak. Nie. Policja w ogóle nie reaguje. O, jak się świetnie składa, tutaj na przykład są policjanci, zobaczcie. Idą sobie, o, wyciągają broń, czyżby? Nie wiem, długo się zastanawiałem, czy mnie zatrzymać. No i jednak, zobaczcie, jednak mamy to. Kurczę, nie spodziewałbym się tego. No ale nie byłbym z sobą, kurde, jakbym nie przetestował tego jeszcze raz. No, no tutaj to raczej na pewno. Chociaż w takiej dalekiej odległości, to raczej nie powinno się to udać. Policjant sobie normalnie pije kawkę, nie jest zainteresowany, ale jeśli podjadę choć trochę bliżej, to najprawdopodobniej już się zainteresuje. Dalej nic, a tak na jego widoku, no teraz to już musi. O, no musiałem, kurczę, tak mega blisko podjechać, no kurde. To już przesada trochę, ale zobaczcie, jak fajnie da się bączki kręcić tym samochodem. Mistrzostwo świata. O, pękła mi opona. Dobra, no teraz, wreszcie. Wreszcie, ale już mi zdążyły opony pęknąć. Panie policjancie, czy wy to widzicie? Dlaczego policjant siedzi w jakimś cywilnym pojeździe? Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Czemu każdy z tych policjantów ma swój inny samochód, własny? To chyba był taki patrol drogowy, który po prostu zapożyczył się takiego samochodu od jakichś cywilów. W imię prawa, kurdy. Gdy podczas pościgu schowamy się w krzakach, policja nas nie znajdzie. Okej, testujemy rzecz ostatnią, mianowicie mam aktualnie jedną gwiazdkę Wantedu i chciałbym przetestować, czy chowając się w krzakach będzie możliwość po prostu zniwelowania tego Wanted levelu. No zobaczymy, może jestem troszkę widoczny, nie wiem, ale zobaczymy. Poczekamy na jakiś radiowóz, o, zbliża się z prawej strony. I czy pan policjant mnie zlokalizuje? Okej, tam z prawej strony ekranu powinniście zobaczyć, że biegną w moim kierunku. Ale nie mogą mnie zlokalizować z tego, co widzę. Są tuż obok? Nie. Teraz im się chyba udało. Mhm. Dobra. Okej, próba numer dwa. Jestem ciekaw, czy się to uda. W ogóle siedzę w takich ogromnych krzakach gdzieś na pustyni Sandy Shores. Mam nadzieję, że tym razem policja mnie nie zlokalizuje. Z dwóch stron jadą z tego, co widzę. Może być różnie, naprawdę. Widzę, że z prawej strony podjeżdża już radiowóz. I z lewej w sumie też. Wysiadają. Biegną w tym kierunku. Chyba mnie znajdą jednak. Chyba to nie działa. Oczywiście.
Yo, no i jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie mnóstwo w górę, pamiętajcie, i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie i czy jaracie się razem ze mną pomysłem serialu GTA. I on już powstaje, naprawdę, to będzie naprawdę coś świetnego, kurde, już więcej nie mówię, bo za dużo dziś powiedziałem. Także co, dzięki, trzymajcie się, do następnego odcinka, który będzie za dwa dni. Wadki.